Siemanko, w dzisiejszym odcinku będzie kontynuacja tematu kontrolki ciśnienia oleju w królowej lawet. W poprzednim filmie ktoś tam w komentarzu podsunął mi pomysł właśnie, żeby poszerzyć ten test o sondę, czujnik poziomu oleju. Także chciałbym sprawdzić, czy teoretycznie, gdyby sonda wykryła w trakcie jazdy brak oleju w miejsce, czy wtedy zapaliłby się jakiś komunikat. Szczerze powiedziawszy, wątpię. Obstawiam, że w sumie jestem prawie pewien, że ten system monitorowania stanu oleju w silniku działa przez te pierwsze 30 sekund do minuty, ale kto wie, być może się okaże, że to jest monitorowane na bieżąco, chociaż naprawdę wątpię. Ewentualnie sprawdzimy też drugą rzecz, bo wydaje mi się, że kiedyś o tym słyszałem i chyba sam też tego doświadczyłem, że jeśli nie mamy oleju w silniku, wyskakuje ten komunikat, że jest niski poziom oleju, to nie możemy zapalić silnika. Ale tego nie jestem w 100% pewien. Pamiętam, że chyba raz mi nie chciało zapalić, ale być może to też był problem z czujnikiem w skrzyni. Po prostu chciałem odpalić z palca bez używania żadnego z tych dwóch kolegów hamulca czy sprzęgła. Ale kto wie, być może system jest tak zaawansowany, że licznik, który odpowiada tylko i wyłącznie za ten pomiar poziomu oleju, przy niskim stanie wyśle jakąś ramkę CAN do modułu zespolonego i on wtedy uniemożliwi załączenie przekaźnika rozruchu, że tak to technicznie nazwę. Po prostu nie pozwoli puścić sygnału na rozrusznik. Jak ktoś nie wie oczywiście, no to tutaj mamy przycisk start-stop i on nie jest bezpośrednio połączony z elektromagnesem w rozruszniku, tylko to idzie systemowo, no. Idzie przez moduł zespolony w kabinie, poprzez też przekaźnik, który jest chyba w BSI albo w module, już nie pamiętam, to on właśnie załącza nam rozrusznik. Także sprawdzimy też to i korzystając z okazji, że to jest 3DRV6, które ma wbudowany też razem z tym czujnikiem poziomu, czujnik temperatury oleju, który no nie jest tu wykorzystywany na zegarach niestety. Dlaczego? To jest prawdopodobnie scheda po PSA, bo tam normalnie to w tych 406 czy 407 mamy ten wskazanie temperatury oleju na liczniku. Ale fajnie, że to jest, wiem, że to działa, możemy to sobie podejrzeć w DDT. I tam jak dokładnie oglądaliście ten poprzedni odcinek, to te zegary poliftowe po przerzuceniu na Velsatisa odkryły się opcje takie jak graniczna wartość temperatury oleju, coś takiego było. To było dostępne tylko dla V4Y, czyli 3,5 V6, dostępnego tylko w Velsatisie przy tych zegarach. Także zakupiłem takie zabaweczki, zasymulujemy pracę obu czujników i zobaczymy, czy w przypadku tego czujnika temperatury oleju, czy wyskoczy jakiś komunikat o przegrzaniu oleju i sprawdzimy, czy jest napisany jakiś algorytm. Obstawiam, że jest. Dla sterownika silnika, bo skoro to widzi, to pewnie to wykorzystuje, że załóżmy temperatura oleju wzrośnie, nie wiem, do 110 stopni, to on podniesie wolne obroty. Normalnie powinno być to tak zrobione. Zobaczymy, czy jest. Czy w ogóle podniesie od iluś tam obrotów. Mam nadzieję, że tak będzie. To jest Renault. To jest wszystko możliwe. No i niestety, żeby to sprawdzić, trzeba będzie wjechać na kanał, zdjąć osłonę silnika, bo w przypadku V6 niestety dostęp jest tylko od dołu. Znaczy jest też niby od góry, no jak ktoś ma cienkie ręce i wie gdzie macać, no to znajdzie, ale o wiele wygodniej będzie to zrobić jednak od dołu. Także zdejmę osłonę, puścimy przewód do kabiny, zhakuję system, no i zobaczymy. Zobaczymy, czy coś to jest warte, czy to ustawienie w ogóle jest do czegokolwiek potrzebne. Jeszcze zanim zasymuluję oba czujniki, sprawdzimy ile mamy oleju, jaka jest jego temperatura. Jak widać, oleju mamy na full. Temperaturę oleju mamy w zakładce EOBD. To jest ta pozycja. Także mamy teraz 81 stopni i 81,5 stopnia temperatury wody. To jest to, o czym mówiłem. Wskaźniki w lagunie dwójce środek mają od 82 chyba do 105 stopni. Coś w granicach 105 na pewno, a jest od 82, no bo V6 właśnie mają termostaty na 82. W Volkswagenie jest tak samo. Być może przedział temperatur jest inny, nie? Ale ogólnie jest wszystko to samo teraz. Temperatura nie leci jako sygnał analogowy do licznika, tylko jako ramka CAN, więc... Także ten, ja zdejmuję osłonę i hakuję czujniki. Much later. Jakby kogoś interesowało, w V6 tutaj mamy ten czujnik poziomu i temperatury oleju. To po lewej to jest czujnik ciśnienia. Jak drut pod ręką mam. Kurwa, żebym kupił Passata, to i suby by się zgadzały. No i dobra, czujniki zhakowane.
tak pokrótce wyjaśnię, jak one działają. Czujnik temperatury oleju to jest zwykły termistor NTC 3,3 kOhm, czyli wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja tego czujnika. 3,3 kOhm to jest wartość przy 25 stopniach. Także zakupiłem potencjometr na 5 kOhm. Powinien nam tutaj ładnie oddać tą charakterystykę. Czujnik czy też sonda poziomu oleju to jest trochę inne urządzenie już. Tam siedzi przewód o wysokim współczynniku rezystancji właściwej. Jego zakres pomiarowy jest bardzo wąski. Serwisówka podaje, że powinien mieć od 6 do 20 ohmów, z czego 3 ohmy już są uznawane jako zwarcie, a powyżej 20 ohmów jest uważane jako przerwa w obwodzie. Także tutaj już był problem coś takiego kupić. Dlatego kupiłem najmniejszy potencjometr, jaki był, 1 kOhm. I dorzuciłem 3 rezystory stłumowe. Jakoś tam nam dało wartość i powiedzmy da się to w małym zakresie, ale ustawić. Przekroczymy te wartości, czyli poniżej, czyli od 3 do 0 ohmów i od 20 w górę, to po prostu licznik nam nie pokaże żadnej wartości. Co, już raz wstępnie ustawiłem ten potencjometr, ale teraz mi się przestawił lekko i już jest błąd. Wartość jest przekroczona, także nie mamy poziomu oleju. Ale spokojnie, zaraz to ustawimy. 5 minutes later. No, mamy jakiś poziom ustalony. I teraz zobaczcie. Kręcenie. Czyli przekraczamy wartości graniczne. Nic nie daje. Także ewidentnie pomiar jest tylko 1, zaraz po uruchomieniu zapłonu. Także wątpię, że to w trakcie jazdy zadziała. Nawet nie ma co tu kombinować. No i teraz spróbuję go ustawić tak, żeby pokazywał minimalny poziom oleju. No i dobra, nie mam pojęcia, jak to ustawić. Ile bym nie ustawił, teraz pokazuję na stop tak samo. Właśnie nie wiem, czy zegary nie mają czegoś w rodzaju pamięci tego stanu oleju. Żeby po prostu, nie wiem, załóżmy silnik zaciągnie trochę oleju po uruchomieniu, żeby potem pokazało znowu podobny poziom. Nie mam pojęcia. Także na razie chyba zajmiemy się sprawdzeniem tej temperatury oleju. 5 kOhm to jest 20 stopni. Maksymalnie 160 ustawimy. To zaraz będziemy obserwowali, co się stanie. Zostawię te 82 i zrobimy loga. Dobra, niech się ustabilizuje. Zobaczcie, podnosi obroty ze spadkiem temperatury. Klima jest wyłączona, więc nie mamy żadnego obciążenia. Lecimy w górę. Powoli. 90 stopni. 100 stopni. I tu już według mnie powinien przy 100 podnieść. A nic nie podnosi. 120. Żadnej zmiany. To 30, patrzcie, dopiero podnosi. Ale żaden komunikat nie wyskoczył na zegarach. No ładnie. Na zegarach nic nie ma. Nie. Nic się nie dzieje. Także jakiś tam algorytm jest napisany, chociaż według mnie trochę za późno te obroty zwiększa. Dobra, niech tak sobie leży. To ja spróbuję przekroczyć 30 na godzinę. Zobaczymy, czy jakiś komunikat wyskoczy.
tak, 30 mamy przekroczone. Obroty też tam koło 2000. Zwiększam na temperaturę na 160. Więcej nie zrobię. Chyba korekty paliwowe też robię, bo już inaczej brzmi. No i nic, żadnego komunikatu nie ma, więc nie wie, o co chodzi z tym parametrem o temperaturze oleju. Nic, ale brzmi inaczej. Chyba, że mi się wydaje, bo jest lekko uchylone okno. Zaraz. Czekajcie. Skręcę go z powrotem na 80 stopni. Dobra, jest 82. Nie, jest inny dźwięk. Jakieś korekty paliwowe wrzucę. A little longer than a few minutes later. Wiecie co? Nie mam wiedzy, jak ten czujnik poziomu oleju szukać. Ewidentnie sama rezystancja tutaj nie wystarcza. Chyba że w serwisówce są źle podane te wartości. Mógłbym w sumie zmierzyć ten czujnik, ale do niego jest takie z dupy dojście, że ciężko by było tam podejść z sondą. Najlepiej byłoby zmierzyć na liczniku, ale teraz musiałbym go wyjmować. Także na tą chwilę nie widzę innego wyjścia. Spuściłem trochę oleju z silnika. Mamy niski poziom oleju. Tylko widzicie, to jest niski poziom oleju, jest na żółto, tak? To jest ostrzeżenie, to nie jest kontrolka stop, czyli czerwone podświetlenie tego licznika. Także raczej to na nic nie wpłynie. Jest na luzie. Normalnie odpala. Także nic to nie zmienia. Także myślę, że ten test w trasie nic by nie zmienił. Ogólnie jestem zawiedzony, bo w sumie wyszedł nudny odcinek. Jeszcze jak? Niczego ciekawego się tutaj nie dowiedzieliśmy. Tylko tyle, że czujnik temperatury oleju podbija nam obroty powyżej 120 stopni. Co jest już według mnie zabójstwem dla tego silnika. Ja go kiedyś mierzyłem, on przy 100 stopniach ma na obrotach jałowych mniej więcej koło 1 bara. Tak po prostu ma on takie wartości. Mam chyba z 5 czy 6 serwisówek. Każda podaje praktycznie co innego. Jedna podaje to, co się pokrywa właśnie z wartościami w tym silniku, czyli 1-2 bara przy 650 obrotach przy temperaturze oleju 80 stopni. I tak to powinno wyglądać. Znowu żartowałem z tym olejem. Wysunąłem sondę ile się dało. I teraz mam w sumie taki pomysł, bo widzę, że po odpaleniu nie zabryzgało mi tu olejem. Także ja go wsunę. Zrobimy znowu poziom oleju. Odpalimy silnik i go wysunę. Zobaczymy, czy coś wyskoczy. Dobra, olej jest. Niech sobie zgaśnie wszystko. Łącznie z pomiarem. Mam nadzieję, że olej nie będzie gdzieś tu mi leciał. A kurwa, nagrzany. Dobre jest. Ja go tak zostawię. Kurwa. Aha. Trzeba go czymś podeprzeć. Kurwa. Tak, będzie git. Aha, będzie. O matko, czekajcie, idę po trotytkę jakoś.
Dobra, sonda jest wyciągnięta. Już jakiś czas chodzi, powiem wam szczerze. Dodam obrotów, może nie wychlapię tam nic. Już by coś wyskoczyło. Nie ma co. Nic się nie dzieje. Dobra. Czy wam pokażę, że na pewno działa. W sensie, że nie ma oleju. Aha. Dupa. Czyli jakąś zwłokę ma ten kurwa licznik. Tu nie ma innej opcji. Ewidentnie potrzebuje jakiegoś setu napięcia. Jeszcze wyciągnę kartę, ale to chyba nic nie da. No kurwa. Także nie da się tego zrobić pomiaru. Dobra, zrobimy inaczej, niech jeszcze popracuję. Mam nadzieję, że mi tam nie wychlapie gdzieś oleju, ale nie powinno. Najwyżej powycieram. Także wychodzi na to, że licznik potrzebuje resetu. Ewentualnie, chyba nie wiem. Ewentualnie zjebany. I tyle z tego testu. Ale nie no, przecież zmierzył. Albo po prostu ma tu zwłokę. Dobra. No nie. Olej dalej widzi. Jezu. Także no to jest, to nie to. To by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało nawet. To nie to. Nic to nie da, widzicie? Czujnik na pewno nie wpadł do środka. Jeszcze poczekamy chwilę. Ciekawe, ile tu czasu na reset potrzebuję. Wiem. Poczekamy, aż zgaśnie kontrolka. To będzie odcięcie zasilania. Prawdopodobnie moduł, który mierzy poziom oleju, jest też na podtrzymaniu tego samego napięcia. Zaraz to sprawdzimy. Najwyżej wam przyspieszę to. Dobra, zegary się uśpiły. Ustawiam, że teraz pokażę niski poziom oleju. Tak. Także dla mnie wszystko jest jasne. Zegary robią jeden strzał, jeden pomiar, który tam nie liczyłem dokładnie, wyjdzie to na nagraniu. Około 6 minut jest utrzymywany w pamięci po wyłączeniu silnika jeszcze. Tak więc ewidentnie nie mierzy tego na bieżąco, także te pomiary tutaj byłyby bez sensu, nawet gdyby mi się udało. Znaczy to by zadziałało, wiecie co? Teraz gdybyśmy tak poczekali właśnie, albo można by było też pobawić się, wiem, w odłączanie klemy, tak? Ale chyba to bez sensu jednak. Bo właśnie bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać to, czy w trakcie jazdy, gdyby wykryło niski poziom oleju, to czy komunikat by wyskoczył. Ale w takim wypadku nic się nie stanie. No jak widzieliście, kręcimy potencjometrem na włączonym i nic to nie zmienia. Także zegary widzą jeden pomiar, jeden strzał przez całą pracę silnika czy tam zegarów i jeszcze dodatkowo te 5-6 minut po wyłączeniu aż do uśpienia. I to jest też to, co mówiłem w filmiku o tej kontrolce, że wolałbym teraz to zrobić inaczej. Mi się po prostu nie chciało, chyba wiecie jak to jest, nie? Teraz tą kontrolkę podłączyłbym pod plus po zapłonie. Właśnie, żeby ona niepotrzebnie się nie świeciła, bo zauważyłem, że w polifcie ta kontrolka od ręcznego, ona świeci się o wiele krócej, nie wiem, minutę, może dwie. Także jest odcinana od niej masa przez mikrokontroler, ale napięcie cały czas na modułach jest podtrzymane przez te jakieś 6 minut. Teraz też to zauważyłem, że nawet po wyjęciu karty mogę normalnie programować licznik. Także nawet możecie go sobie programować przez 6 minut bez zapłonu. No tak więc podsumowując, no nie ma co się łudzić, czujnik poziomu oleju to jest fajna sprawa, ale tylko wtedy, jeśli chcemy sobie wiedzieć, jaki jest poziom oleju przed uruchomieniem silnika. I to też po jakimś tam postoju, powiedzmy. W kwestii jakiejś kontrolnej w czasie jazdy nie ma szans, tym bardziej, że komunikat jest podświetlany na żółto, to jest tylko informacja dla nas, żebyśmy sprawdzili poziom oleju. No bo wiecie co, niski poziom oleju to też nie znaczy, że zaraz ten silnik zatrzemy, no.
jest ta tolerancja minimum, maksimum. Jak tam trochę będzie poniżej minimum, to się nic nie stanie, no chyba, że będziemy szaleć po zakrętach. To może tam gdzieś tam miejscami tą panewkę przytrzeć. Ale tak, no to do niczego nie służy, no. Tyle, że nas wyręcza. Musimy po prostu zaglądać do bagnetu co jakiś czas. No a czujnik temperatury oleju to jest fajna rzecz, ale niestety nie wykorzystana w tym samochodzie. Jedynie do podwyższenia obrotów, co i tak jest chyba mało realne, chociaż kto wie, być może w automacie ten olej się sporo grzeje. To by trzeba było kiedyś sprawdzić w jakieś upalne dni, ile on tam się podnosi, ta temperatura. Ja jakoś nigdy z tym nie jeździłem, ale wiecie co, to jest w ramce EOBD, czyli to normalnie sobie tutaj biega po kanie i to każdy program, który ma dostęp do tej ramki, to wyłapie. Także to jest też ciekawe pole do popisu, bo na przykład możemy sobie zamontować jakiś zewnętrzny kontroler od temperatury oleju i takich tam hidden bzdetów, wiadomo. Są takie różne komputerki dodatkowe, które wymagają swoich własnych czujników, ale da się też podpiąć je pod kan. Ktoś kumaty bez problemu tą ramkę wyciągnie z programu, czy tam nawet sobie sam wyłapie jakimś oprogramowaniem i można sobie bez nawet dodatkowych czujników na takim dodatkowym komputerku mieć wskazanie temperatury oleju. Także w tym odcinku to tyle. Trochę nudny pewnie wyszedł, ale postaram się jakoś go tam montażowo urozmaicić. Pozdro!